czas leci. No wariat. Wariat i wariat. Pojechał robić majątek. A może go i zrobi? Dostawy dla wojska to gruby interes. Nic nie zrobi. A tymczasem porządny sklep diabli wezmą. Na dostawach bogato się tylko Żydzi i Niemcy. Nasi do tego głowy nie mają. A może Wokulski ma głowę? Nie ma! To jest wariat, jeszcze raz wariat. Juziu, przynieś to jeszcze piwa. A która to będzie? Siódma buteleczka, panie radco. Służy piorunem. Już siódma? Jak ten czas leci i leci i leci. Przepraszam, ale dlaczego pan radca nazywał Wokulskiego wariatem? Mogę służyć cygarkiem? Proszę. Ja trochę znam Wokulskiego. Zawsze wydawał mi się człowiekiem skrytym i dumnym. W kupcu skryto się z wielką zaletą, duma wadą. Ale żeby Wokulski zdradzał skłonności do wariacji, tego nie zauważyłem. Nazywam go, proszę pana, nazywam go wariatem, gdyż go znam lat już... Zaczekaj pan. 16, 7... Było to w 1860. Jadaliśmy wtedy u Hopfera. Znasz pan Hopfera? Otóż Wokulski był wtedy u Hopfera subiektem. I miał już ze 20 parę lat. Handlu winy i delikatesów. Owszem. I tak jak dziś, Józio, tak, on wówczas podawał mi piwo. Z jednej strony to takie, które najczęściej słyszymy, dlaczego ten utwór, a nie inny, prawda? Bo wzięliśmy się za prozę w końcu. Tak, zazwyczaj na scenie wystawiane są dramaty, tak? Bo bardziej nadaje się na adaptacji scenicznej. Natomiast dlaczego proza i dlaczego taka proza, tylustronicowa proza i jak to skrócić, jak to ograć w spektakl wszystko? Po prostu obie bardzo lubimy lalkę. Odpowiedź jest krótka. Wiedziałyśmy, że musimy ograniczyć się do wybranego wątku, tak? Skupiłyśmy się na wątku Wokulskiego i Izabeli, jego miłości do Izabeli, tak żeby w miarę zrozumiałe była ta sztuka nawet dla odbiorców, którzy lalki nie znają. Zaczęło się po prostu od takiego ogólnego spotkania już w wrześniu, w zeszłym roku, czyli wraz z początkiem roku szkolnego. Początkowo przedstawiłyśmy uczniom pomysł na to, co możemy wystawić, a że akurat oni też bardzo lubią lalkę oczywiście, tak żeby nie, to się ucieszyli, tak, ucieszyli się, że będą mieli okazję wystawić ten, a nie inny spektakl, chociaż nie ukrywamy, że no, było to dla nas sporym wyzwaniem. Ale wracając do pytania, przygotowania zaczęły się we wrześniu i trwały w zasadzie przez cały rok szkolny. Co finalnie widzimy dzisiaj? Przez większość czasu raz w tygodniu, a w ostatnim czasie, no właściwie codziennie, ostatni tydzień to codziennie. Piosenki. W zależności od tego, wiadomo, czasami nie wszyscy uczniowie są na próbach, więc tak, trzeba było dopasowywać próbę do możliwości. Tak jest, ale jeżeli chodzi o ostatni tydzień, to faktycznie przygotowania były intensywne, bywało i tak, że graliśmy 2-3 razy w ciągu dnia cały spektakl od początku do końca. I wyszliśmy stąd o 20 na przykład. Właściwie koło teatralne w Zespole Szkół Ekonomicznych istnieje wiele lat. Tak, wcześniej prowadzony go przez panią Józefę. Tak, i też przez panią Józefę, tak jak przed panią Marysię Witkowską. Natomiast my w tej szkole jesteśmy od niedawna, bo ja 2019 roku, koleżanka. Ja drugi rok. Drugi rok pracy. I młodzież w zasadzie wyszła z inicjatywą wznowienia koła teatralnego. No i tak się złożyło, że zostałyśmy jego opiekunkami. Zainteresowanie kołem tak rośnie i nawet widzimy, że wśród młodzieży po tych spektaklach, które teraz wystawialiśmy choćby dla naszej szkoły, no przychodzą do nas uczniowie z pytaniami, tak, czy w przyszłym roku będzie taka opcja, żeby się do nas wkręcić, żeby się zapisać do naszego koła. Więc zainteresowanie rośnie, z czego się bardzo cieszymy. Część kostiumów to jest też spuścizna po poprzednim kole teatralnym, czyli garderoba, która gdzieś tam jest przejmowana przez kolejne pokolenia. Część to po prostu jest wyszukiwanie po znajomych, po rodzinie, po strychach, tak i tak dalej. Aktorzy w każdym z tych trzech spektakli, które wystawialiśmy, dali z siebie wszystko, zagrali równie dobrze. No wiadomo,
to ten spektakl był o tyle łatwiejszy, że odeszło znacznie stres z nich po prostu zszedł, prawda? Było im łatwiej. No dzisiaj nawet nie robiliśmy próby przed spektaklem, więc poszliśmy na żywioł i myślę, że było fajnie. Pierwszy spektakl był dla klas ósmych, to było z okazji dnia otwartego szkoły. Drugi spektakl był dla naszej szkoły, no i trzeci otwarty dla mieszkańców. My pewnie spotkamy się jeszcze 2-3 razy, żeby właśnie ewentualnie przedyskutować. Coś zaplanować. Coś zaplanować, tak? Natomiast jeżeli chodzi o przyszły rok, to zostawiamy to na wrzesień, czyli na przyszły rok szkolny. Na razie jeszcze jest po prostu za wcześnie. No, ustaliłyśmy wraz z uczniami, że będziemy wystawiać jedną sztukę w ciągu roku. I tego będziemy się trzymać, ponieważ byłoby bardzo ciężko uczyć się im w technikum, gdzie mają bardzo dużo godzin, prawda, lekcyjnych i jeszcze poświęcać drugie tyle czasu na koło teatralne. Praca nad konkretnym dziełem i to właśnie odbywa się tak, jak koleżanka wspomniała, że bierzemy scenariusz, my tworzymy scenariusz z koleżanką, dobieramy muzykę, wszystko łączymy, sklejamy, dobieramy role, przedstawiamy im naszą propozycję na pierwszych, drugich zajęciach, dyskutujemy, tak, jesteśmy otwarte zawsze na zmiany i później po prostu są próby czytane ze scenariuszem w ręku, tak zwanym. Z czasem zaczyna dochodzić muzyka, no i konsekwentnie zaczynamy wymagać, żeby opanowywali tekst pamięciowo. Później już ten tekst odkładamy, podłączamy w szkole sprzęt, ćwiczymy na naszym sprzęcie. Aż do momentu, w którym poczujemy, że jesteśmy gotowi. A jeżeli chodzi o dobieranie ról, to my po prostu ustaliłyśmy, że będzie to lalka, spojrzałyśmy na postacie, które wypisałyśmy, spojrzałyśmy na siebie i już wiedziałyśmy, kto będzie kim, naprawdę. Ponieważ charakterologicznie, tak jakby osobowościowo, nie chcę tutaj, nie wiem, nikogo urazić. Ale po prostu. Ale tak, jeżeli chodzi o taką charyzmę, to właśnie od razu widać, wystarczy spojrzeć na danego ucznia i widać, który będzie odpowiedni na przykład do roli Wokulskiego, chociażby tutaj Jakub Wójcik świetnie się spisał, bo po prostu jeżeli chodzi właśnie o charyzmę, o takie bycie, sposób bycia, to jak najbardziej jest postacią podobną do głównego bohatera lalki. W każdym razie widzimy, że sprawia im to ogromną frajdę, zresztą tak samo jak i nam. Oni są zadowoleni, oni po prostu napędzają się wzajemnie, zaczynają dostrzegać to, co robią źle, to, co mogą poprawić, udzielają sobie wzajemnie wskazówek, no po prostu są w pełni zaangażowani, w pełni oddani. Nawet doszło do tego, że gdzieś tam zaczęli się integrować poza, prawda, murami szkoły, spotykać ze sobą, także nawiązały się tutaj też nowe relacje, nowe znajomości. No, cieszymy się, że właśnie aż tak są zaangażowani w całość, w cały ten proces.